Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dziś jest odcinek troszkę inny niż vlogowy, bo opowiemy Wam o kosztach, jakie ponieśliśmy, żeby dostać się tutaj, w sensie do Tajlandii. Ale zanim Wam o tym opowiemy, koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, bo wiemy, że większość z Was niestety nas nie subskrybuje, a ogląda. Przypominam, że statystyki można łatwo sprawdzić, więc to był mój bunt. Zachęcamy do subskrypcji jak najbardziej. No i oczywiście przypominamy o tym, że jeżeli macie ochotę, możecie postawić nam wirtualną kawkę, która napędza nas do działania. Link w opisie. Nie przedłużając, jak wyglądała ta nasza podróż? Zaczniemy może od tego, że żeby się dostać do Tajlandii, no to przez dwa kraje żeśmy lecieli, o. Oczywiście możecie to sprawdzić, bo odcinki z tych podróży są. Jak tego nie zrobiliście, to koniecznie wróćcie do poprzednich odcinków i sprawdźcie to. My w ogóle kombinowaliśmy, jak tutaj się dostać, żeby ta podróż przebiegła nam w miarę jakoś fajnie. To po raz. Po dwa, żeby nie musieć jakby daleko jechać na lotnisko, bo my żeśmy to już przerabiali wielokrotnie. A po trzecie, chcieliśmy też zobaczyć może jeszcze jakiś inny kraj. No i postanowiliśmy sobie to wszystko połączyć. Jak to wyszło? Skąd my żeśmy zaczęli? No i zapomniałaś o bardzo ważnym, bo chcieliśmy, żeby ta podróż nie była droga, po prostu. O, właśnie! Chcieliśmy to zrobić po prostu jak Janusz i Grażyna. Nie, ile się da? No nie, no wiadomo, że się tak nie da łatwo polecieć teraz w tych czasach za jakieś grosze, ale chcieliśmy, żeby po prostu było jak najtaniej, nie? I jak najlepiej dla nas, bo ogólnie naszym założeniem było to, żeby zrobić tę podróż możliwie budżetowo, ale wiadomo, że to do końca się też tak nie uda, bo my mamy swoje wymagania, my jesteśmy z pracą, my musimy mieć miejsce do pracy, musimy mieć miejsce do ćwiczeń. No tak, ale jak zobaczyliśmy, że możemy na przykład Emiratami polecieć do bezpośrednio z jedną przesiadką, tak, i zapłacić za to, za te bilety 9 tysięcy czy 8, no to nie, to mi szkoda pieniędzy, no szkoda pieniędzy, mamy na co wydawać kasę, nie? Dobra, zaczniemy sobie od tego, że my przylecieliśmy do Tajlandii zaczynając od Wrocławia. My do Wrocławia mamy jakoś półtora chyba godziny na lotnisko, nie? Coś tak w tym stylu, więc bardzo fajna droga. Zawsze jak lecieliśmy do Azji, znaczy zawsze, no jak lecieliśmy do Azji, to po prostu z Berlina, nie? A z Wrocławia było szybciej. I tak się złożyło znowu, po raz kolejny, że tato razem z siostrą, z Kingą nas przywieźli, bo poprzednim razem też ta ekipa nas odwoziła, tak, tylko tak, do Berlina. Ekipa z czerwonego Jeepa. A tym razem lecieliśmy z Wrocławia. No i co? I z Wrocławia lecieliśmy do Kutaisi, do Gruzji. Ile zapłaciliśmy za bilety? Za bilety, dwa bilety, plus bagaż rejestrowany 20 kilo, zapłaciliśmy 650 zł. Tak po przeliczeniu tam plus minus grosiczki. Wiadomo, że tam zawsze jak lataliśmy gdzieś Wizzerem, to wychodziło na mniej, ale teraz pierwszy raz po prostu bierzemy bagaż. Znaczy wzięliśmy bagaż, ten rejestrowany lecąc Wizzerem. I Wizzer nie ma wcale takich tanich tych bagaży. W ogóle w Europie bagaże nie są tanie. Bo bilet ogólnie do Gruzji to był tani, nie? Ale ten bagaż, no wiadomo. Bagaż można liczyć w Europie, jakby trzecia osoba leciała tak naprawdę, bo no, tak wychodzi. Koszty związane z Gruzją, bo też nie chcemy jakoś tam się rozpierdzać, tylko tak pi razy oko powiedzieć Wam, jak to wyszło. W ogóle powinniśmy sobie wziąć długopis, żeby później to wszystko ponotować, nie? Jest albo długopis. Ten, albo nawet może ty, może na telefonie od razu sobie dodawać to, nie? Kalkulator. Zaokrąglimy. 650 zł. Bo nie będę robił tam 600, ile my mieliśmy? 48. Tak, zrobimy 650 zł. W Gruzji też takie koszta związane z ubezpieczeniem, ale to w ogóle nie, bo tutaj mamy rozpisane ubezpieczenie na trzy państwa już. Kutaisi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo byliśmy tam na przesiadce, Oman i Tajlandia. I wyszło 320 zł łącznie za te cztery tak, kraje, czyli na cały miesiąc, ponad nie? Nawet, bo ponad miesiąc Tajlandii. Aha, no tak, miesiąc Tajlandii plus jeszcze ta podróż tam po Gruzji i po Omanie. To tak, też można wliczyć. To za 40 parę dni około, 40-40 coś dni wyszło. Transport w Gruzji i to chodzi o transport lotniskowy, 50 zł. W jedną stronę? Nie wiem, zapisane mam 50 zł. W jedną, no to w drugą też tak wyszło chyba. Czyli stówa. Kurczę, belek. No ale chyba tak, no nie wiem. Czyli trochę stówka, już tam się to myli. Stówka bo ogólnie za transporty. No, dużo się działo, słuchajcie, dużo się działo, dużo żeśmy się transportowali. I jeszcze wpisujemy kartę SIM o wartości tak 50 zł w Gruzji, bo tam wzięliśmy sobie, no byliśmy w Gruzji tylko 4 ogólnie noce, nie? Więc a propos, byliśmy 4 noce, czyli musieliśmy gdzieś spać. No to dopisujemy nocleg. Za nocleg, za 4 noce zapłaciliśmy 223 zł.
i w gratisie. Do tego nocnego był piesek Pluskwy. Czapa. Nie, żartuję. Pamiętacie pieska Czapę? Czy znacie aferę z pieskiem? Ciapuniem? Ciapuniem? To Ciapunio, murem za Ciapuniem. My w ogóle wczoraj żyjemy tym newsem, nie? Murem za Ciapuniem. Ciapunio ponoć zjadł 100 główek kapusty. No i na niego naskarżyli i chcą go w ogóle posądzić i Ciapunio biedny. Dobra, nieważne. A Czapa kradł wafelki i bagietki, to tak, widziałem. Ten nasz także... z Gruzji, to serio tak było. Aha, no bo jeszcze ten, jak z kosztami jakiegoś jedzenia i tak dalej, bo w sumie tego nie wpisałam. Kurczę, no bo to... Tak naprawdę to jest kwestia indywidualna, ja myślę, że... Chyba, że po prostu zróbmy na razie ten transport. Myślę, zróbmy 100 na dzień, zróbmy 400 Ale za... no właśnie, poczekaj, bo ten odcinek miał być w sumie o transporcie, a nie o kosztach utrzymania. No, także to jest kwestia indywidualna. No tak, bo, na ten moment bo może, liczymy... możecie, nie wiem, wydawać na przykład sobie 5 dolarów. Tam lari, no. No, lari, że możecie wydawać po kilka lari, a możecie jeść w najlepszych restauracjach i w ogóle i jadać stejki, burnejki i te sprawy. Zróbmy sam transport po prostu. Transport, ile kosztował ubezpieczenia. I to wszystko. Z Kutaisi polecieliśmy sobie do Abu Dhabi, ale tylko na 8 godzin. Tam mieliśmy przesiadkę, tam sobie pracowaliśmy i zjedliśmy najdroższe w życiu. Kanapki. Kanapki! I za dwie kanapki żeśmy zapłacili chyba około 100 zł. Tego nie będziemy nigdy dodawać, tego nie zapomnę. Były niedobre. Można było nie jeść, można było sobie zrobić z Gruzji, więc... A ile kosztował bilet lotniczy? Z Kutaisi do Abu Dhabi zapłaciliśmy 647 zł za dwie osoby z bagażem. Dalej z Abu Dhabi polecieliśmy sobie do Omanu. I to właśnie było to państwo, które chcieliśmy zobaczyć, bo zobaczyliśmy, że są w ogóle super połączenia. Ogólnie między Abu Dhabi a Omanem są bardzo fajne połączenia. I bardzo niedrogie, zwykle kręcą się gdzieś w okolicy stówki, tam 150 zł, bo to jest niewielka odległość, tak, to jest raptem 40 minut. No, więc w Omanie, lot do Omanu z Abu Dhabi, 359 zł za dwie osoby z bagażem. Wpisuję 360. I tutaj też się potwierdza, że tak naprawdę bilet, można powiedzieć, że bagaż kosztował tyle, co trzecia osoba. Bo dokładnie. Tak wyszło 120 mniej więcej. Zapisujemy teraz jeszcze nocleg i kartę, transport z lotniska, jakieś bilety wstępu, chociaż nie wiem, czy bilety wstępu powinniśmy w to wliczać, bo każdy może sobie wejść do muzeum jakiegoś, czy nie wejść, więc nie wiem. No dobra, to ja bym bilety pominął. Najpierw noclegi, no bo dobra, to każdy noclegi, musi... zostaliśmy w Omanie 4 noce, zapłaciliśmy 570 zł. Dodaję. I nocleg był naprawdę spoko, bardzo mi się podobało. Może trochę te srające gołębie za oknem, no, nie do końca, już... ale fajnie mieć zawsze towarzyszy. Dalsza sprawa to jest karta SIM. Karta SIM 50 zł, oczywiście zrobiony hotspot, bo chcieliśmy zaoszczędzić. Tak, bo też byliśmy tylko 4 dni, mieliśmy tak. Kartę na tydzień, internet bez limitu. Transport z lotniska. I na 100 lotnisko. Zł. A właśnie, że nie, bo my żeśmy wtedy jechali autobusem na lotnisko. A, no dlatego dobra. Dlatego zapisałam 100 zł, bo najpierw... Tak. Bo my przylecieliśmy w ogóle bardzo późno wieczorem, czyli już autobusy te takie miejskie, którymi żeśmy się poruszali, chyba ten Wasalat czy coś takiego, one już nie jeździły po prostu tak, o tej porze. Tak, to było nad ranem. Tak, no. I musieliśmy wziąć taksówkę, w sumie z aplikacji tam, o taksi, nie? Żeśmy taksówkarza wzięli. A powrót już jak żeśmy sobie obcykali w aplikacji, no to wróciliśmy za jakieś, nie wiem nawet ile, kilkanaście złotych? 20 zł za dwie osoby, no właśnie, coś takiego. Do noclegu warto zaznaczyć to, że myśmy brali tak jakby jeden nocleg więcej. Dlatego, że byliśmy nad ranem, i po prostu no, nie było sensu czekać, wiecie, do rana i po tak, prostu pałętać się jeszcze raz z tym bagażem, no. Wiecie, my przylecieliśmy wieczorem, to gdyby się teraz pałętać po nocach gdzieś tam po państwie, którego w ogóle nie znamy, bo my żeśmy się w ogóle nie przygotowali, tak szczerze mówiąc. A co to jest przejazdy? A to chyba to chodzi te przejazdy, o te autobusowe. Takie autobusy, ale nie takie wiem, czy rzeczy. To w sumie liczyć, bo niektórzy mogą siedzieć na miejscu w hotelu, a inni mogą przejeżdżać sobie gdzieś tam, kręcić się po matrach i dalszych okolicach. No dobrze, to i tak każdy gdzieś musi się, nawet chociażby do sklepu, do no knajpy, dobra, no to dopiszmy. Zróbmy taką stówkę, bo to wiesz, no nawet jak my tu mamy jeszcze powrót w tym wliczony, więc nawet jeżeli ktoś nie chce kombinować autobusami, to i tak musi stówkę dać na to, żeby wrócić no tak. Na lotnisko. No i tu został nam lot do Tajlandii. Aha, no tak, lot bo do Tajlandii, tak, do Tajlandii. I tutaj chyba najdroższa sprawa, no bo też lot z Omanu do Bangkoku był w zasadzie najdłuższym chyba odcinkiem, tak, nie? Tak, 6 godzin. No i plus przesunięcie czasowe, bo tu doskoczyły nam 2 albo 3 godziny chyba. Ten lot kosztował, mili państwo, 1881 zł za dwie osoby z bagażem. Tu lecieliśmy Salamer. A, Salamer, no właśnie, czyli zupełnie nowa linia. Dla nas oczywiście tak. Zupełnie nowa, bo to tania linia, przewoźnik omański. Bardzo fajna linia, naprawdę spoko było. No i chciałem jeszcze
jeszcze zaznaczyć, że do każdego z tych miejsc, bo motyw był taki, że ja dokupowałem. Właśnie to chciałam samo powiedzieć, że my żeśmy, no. Więc ja z reguły jak brało się bagaż, no to można było miejsce wybrać w tej cenie. No i dla Pauli dokupowaliśmy i to też jest cwany patent, bo jeżeli latacie, to zawsze róbcie tak, że odprawiajcie się i dokupujcie to miejsce później, bo wtedy dokupujecie jedno miejsce, tak jakby do tej drugiej osoby i zawsze to jest oszczędność. Fajny tip. Travel, tak, hack. Albo możecie, wiecie, no jeżeli to są krótkie loty, no to można tak naprawdę latając AirAsia, myśmy cały czas tak naprawdę udawało nam się w poprzednim roku, że razem nam po prostu dawali miejsca. Nie raz tylko z Langkawi, ale to był lot 30 minut, 20 minut. No i dobra, słuchajcie, mamy wynik, ile kosztowała nas podróż z Polski za dwie osoby do Tajlandii, tym z dwoma odwiedzonymi krajami, które eksplorowaliśmy łącznie przez ponad 8 dni. Gruzja i Oman. W pakiecie jakby, nie? Wyszło to według moich obliczeń 5054 zł. O! I pewnie tak pokazuję w drugą stronę, no bo ale plus minus parę groszy, tam nie wiem, możemy przyjąć, że 5100 zł, żeby już tam tak to zrobić. No tak w zaokrągleniu. No i to tyle nas wyszło, żeby dotrzeć do Tajlandii. Dla porównania, bo myśmy te bilety klepali tylko 2 miesiące wcześniej. Dla porównania, jakbyśmy chcieli lecieć właśnie Emiratami wspomnianymi, było chyba około między 8 a 9 tysięcy by nas to kosztowało, bo pamiętajcie o tym, że bagaż, no bo lecąc z biletem takim w jedną stronę, nie wiedząc kiedy wrócimy, no to też trzeba tych rzeczy troszkę zabrać, no sprzęty, komputery, to tamto, no i niestety, ale te 20 kilo bagażu trzeba zabrać, znaczy my uważamy, że potrzebujemy. Macie, no 5100 zł, tak przyjmijmy, ta skosztowała ta... Tak, odwiedzone dwa kraje jeszcze po drodze, nie? Mówię, można było powiedzmy w podobnej cenie lecieć z jedną przesiadką, flyscotem. Można ale było wtedy spędzić trzeba by było w Singapurze na przykład 14 godzin, cała podróż by trwała 40 godzin. Tak, a my po prostu chcieliśmy inaczej, chcieliśmy bliżej domu jechać na lotnisko, chcieliśmy podzielić sobie tę podróż, bo mieliśmy już doświadczenie w poprzedniej podróży, wracając do Polski, że dzieląc tę podróż na takie trzy przystanki, bo myśmy wtedy wracali tak, z Bangkoku przez Malediwy, później do Abu Dhabi lecieliśmy, czyli też odwiedziliśmy właśnie Malediwy, odwiedziliśmy Abu Dhabi i wróciliśmy do Katowic. I tutaj zrobiliśmy w tę stronę znowu tak samo, bo nam było po prostu wygodnie, fajnie, dobrze się czuliśmy i stwierdziliśmy, że to jest po prostu to i że chcemy sobie to tak podzielić. Tak szukaliśmy, żeby właśnie nam to korzystnie wyszło i żeby chociaż jedno państwo zwiedzić, którego nie znaliśmy. To chyba będzie na tyle. Jeśli ciekawi was, jak nasza podróż będzie przebiegać dalej, do jakiego kraju niebawem się udajemy, to koniecznie zostańcie z nami na tym kanale. Oczywiście zachęcamy was do tego, żeby zostawić nam motywacyjnego kciukasa do góry, żebyście zostawili nam jakąś subskrypcję, byłoby fajnie. Komentarzyk też oczywiście mile widziany. No i może hasło? Jakieś hasło odcinka. Koszta! Albo lepiej! Jak ten piesek miał na imię? Ciapunio! Ciapunio. Hasłem odcinka jest Ciapunio. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, to wpiszcie sobie w Google Ciapunio, sprawa dla reportera i będziecie wiedzieć wszystko. Dobrego dnia wam życzymy. Ahoj!